Wybieranie. No hej, no hej, no. No wiesz, moi rodzice znowu wyjechali sobie na tydzień, ja zostałam w domu, nie? No. No i teraz jakoś się zrobiłam głodna, wiesz? No. No. Chyba sobie zrobię taki mój przepis o pancake'ach. No. To na razie, pa! Dobra. Trzeba poszukać w kuchni składników. Poszukajmy składników. Wyłożymy mój pyszny koktajl, który sama robię. Teraz musimy poszukać składników. Co? Szmatka? Nie. Szczotka do włosów? To chyba może się przydać. Steczki nie, kokardka nie, wieszak. Nie. Shaker. Jeszcze zobaczymy. Drugi shaker. Skąd to tu się wzięło? Dobra, mam. Co my tu potrzebujemy? 50 gram proszku i 80 ml mleka. Chyba mamy te składniki. Najpierw odmierzymy 80 ml mleka. O, mamy dokładnie 80. Dobrze. Zmieniamy jednostki na gramy i wsypujemy 50 gram proszku. Niedługo będziemy do 50. Mamy dokładnie 50. Musimy teraz wszystko dokładnie wymieszać, żeby nie było żadnych grudek. Czasem trzeba je rozklepać tak tyłem łyżki, żeby nie było żadnych grudek. Popatrzcie. Po wymieszaniu musimy odczekać 3 minutki. A w tym czasie przygotujemy patelnię, troszkę na niej rozgrzejemy oleju. Tylko troszeczkę. Ok, włączamy piekarnik. Ja mam akurat gazowy. Kładziemy patelnię i dodajemy troszeczkę oleju. Troszeczkę, tylko troszkę. Możemy go rozprowadzić. Olej się już rozgrzał. Zmieniamy na mniejszy gaz i rozkładamy pancake'i. Dobra, rozkładamy pancake'i. Po chwili, po minutce musimy je obrócić dwoma widelczykami. W kolejnej minutce możemy już je dać na talerzyk i smażyć kolejną partię. I pamiętajcie, nie dawajcie zbyt dużo oleju, żeby nie były tłuste. Spróbujmy jeszcze zmieścić tutaj dwa. Takie mniejsze. Kolejna partia gotowa, więc ściągamy na talerzyk. Pamiętajcie, że po całej pracy trzeba wyłączyć gaz. Jupi! Pamiętajcie, możecie je polać czym chcecie, albo zjeść po prostu na sucho. Ja lubię polać je swoim pysznym koktajlem, co sama robię z brzoskwini i z truskawek. To smacznego, do zobaczenia! I jeszcze pamiętajcie,
Dajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał Amber World. Pamiętajcie, nie można używać piekarnika bez nadzoru osoby dorosłej. Smacznego, pa!